jeden z najstarszych kościołów w obwodzie lwowskim, dostał szansę na renowację. Odremontować fasady i mury zniszczonej świątyni we wsi Stara Sól pomogą Polacy. Projekt renowacji tego kościoła, fundamenty którego pamiętają XIV wiek, podtrzymała Polska Fundacja Ochrony Zabytków Architektury Pro Monumentis Republica. Prace te są częściowo finansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczpospolitej Polski, pochodzących z Fundacji Promocji Kultury. Największego zniszczenia sanktuarium w Starej Soli doznał od komunistów, którzy urządzili tu magazyn nawozów chemicznych. Doprowadziło to do znacznych zniszczeń wnętrza i ścian kościoła. W latach 90. XX wieku kościół świętego Michała Archanioła został zwrócony rzymskokatolickiej wspólnocie Starej Soli. W 2001 roku papież Jan Paweł II podczas swojej wizyty w Ukrainie pobłogosławił prace restauracyjne sanktuarium, po czym dzięki dobroczyńcom udało się nakryć świątynię nowym dachem. Teraz sanktuarium Archanioła Michała w Starej Soli otrzymał nową szansę na renowację dzięki Polskiej Fundacji Ochrony Zabytków Architektury Pro Monumentis Republica.